SK Info. Yeti potrzebuje butów i najlepiej zimowych. Marcin Yeti Tomaszewski, znany szczeciński wspinacz, chce pomóc dzieciom z Nepalu. Fan wysokich szczytów zorganizował zbiórkę obuwia zimowego dla dzieciaków, które na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza chodzą w klapkach. Wyruszyliśmy na wyprawę w Himalaje, był okres zimowy. Znaleźliśmy się w wiosce na wysokości 3600 metrów. Okuci w bardzo ciepłe buty, których nam było nawet nie za ciepło tak naprawdę w stopy, a wokół nas biegały dzieci właśnie w takich klapeczkach. Miny miały nietęgie, chociaż gdy pytaliśmy się je o czy jest im zimno, mówiły, że nie, były bardzo zawstydzone, ale wydaje mi się, że jednak było im zimno. Buty dla Nepalu zbiera już cała Polska. Włączyły się do tego hurtownie obuwia, firmy, ale przede wszystkim ludzie, którzy z chęcią oddadzą niepotrzebne obuwie. Wczoraj zerknąłem i zobaczyłem, że w Łodzi jest akcja. Wiem, moi przyjaciele z centrum wspinaczkowego, z centrum nurkowego Płetwal w Poznaniu zbierają. Gorzów Wielkopolski się dołączył, mają dużą paczkę, około 50 par już butów w tej chwili. Zgłaszają się do nas małe rodzinne firmy produkujące buty, które też bardzo chętnie włączą się w tą akcję i przekażą kilkanaście par butów, hurtownie szczecińskie z obuwiem. Także akcja, mówiąc szczerze, przerosła nasze oczekiwania. Sznurowane, wkładane, nawet takie na klamry czy na rzepy przyda się każdy rodzaj obuwia. Bo jak mówi organizator akcji sam Yeti, tutaj nie wybrzecamy, tutaj zbieramy wszystko. Tak, proszę, nie przesyłajcie klapek, butów na wysokim obcasie, ubrań galowych, na pewno będzie potrzebna odzież sportowa, wygodna, ciepła. Buty zarówno letnie, jak i przede wszystkim zimowe, ale również można buty na lato, czyli trampki, tenisówki, buty na każdą porę roku, ale szczególnie nam zależy na ciepłych, wysokich, ocieplanych butach. Buty dla Nepalu zbierane będą do połowy sierpnia, potem w kontener i w góry. SK Info.